Relacje z rozgrywek halowej ligi piłki nożnej obejrzą Państwo dzięki firmie Gresta. Sporo emocji, dobre sportowe widowisko i wielka niespodzianka tego sezonu. Tak w skrócie można podsumować miniony weekend w rozgrywkach halowej ligi piłki nożnej Staleksliga. A za nami bardzo ważny moment, bo półfinały, do których po ubiegłotygodniowych barażach dotarły cztery drużyny. Występujący pierwszy raz w rozgrywkach Trader Hope Bydgoszcz, Raf Mix Świecie, zespół z długą tradycją, dużymi aspiracjami i niemałymi możliwościami, Team Chełmno, ubiegłoroczny zwycięzca halówki, a więc obrońca tytułu, oraz największa niespodzianka sezonu, czyli Wiktoria Lisełwo, drużyna, która zaskoczyła kompletnie wszystkich. Półfinały rozegrane zostały w systemie dwumeczowym, w którym decydującą rolę odegrała suma zdobytych bramek. Zacznijmy może od pojedynków zespołu Trader Hope z Wiktorią Lisewo. W sobotę lepiej zaczęli bydgoszczanie, bo szybko uzyskali prowadzenie 2-0 i wydawało się, że będzie to spotkanie do jednej bramki. Nic bardziej mylnego. Na ławkę kar za faul zleciał Marcin Zużydło, a Wiktoria strzeliła w tym czasie aż 3 gole power play. Później było jeszcze lepiej i ostatecznie czarny koń zawodów pokonał bydgoszczan aż 9-5. Tego naprawdę nikt się nie spodziewał, ale było też wiadomo, że Trader Hope nie tak łatwo odda skórę i na pewno zdecydowanie mocniej powalczy w rewanżu. Tak było właśnie w niedzielę. Zgodnie z przewidywaniami, bydgoszczanie rzucili się na Lisewo ostro od samego początku. Atakowali z wielką pasją i furią, wyraźnie wierząc w sukces. Wiktoria, zepchnięta do defensywy, musiała jakoś przetrwać. Po 13 minutach pierwszej połowy po golach Zużydły, Kłaczyńskiego i Jankowskiego Trader Hope prowadził 3-0 i do odrobienia strat brakowało mu jedynie jednej bramki. Taki rozwój sytuacji nie mógł podobać się Markowi Filarskiemu, trenerowi Lisewian, który postanowił poważnie porozmawiać z drużyną i poprosił o czas. Krótka reprymenda wystarczyła. Chwilę później z boiska za zagranie ręką musiał zejść Daniel Kona, a gola power play dla Lisewian strzelił Andrzej Pawlicki. Ta bramka nie tylko umocniła reprezentację Lisewa, ale i dodatkowo zmotywowała do lepszej gry. Po przerwie kolejną bramkę dla Wiktorii strzelił Łukasz Dorał.
Bydgoszczanie co prawda oddali jeszcze jeden celny strzał, ale to było za mało, bo do dogrywki wciąż brakowało 2 punktów. Ostatecznie w 2 meczu Wiktoria pokonała Trader Hawk 11-9, a tym samym dokonała kolejnego cudu, wchodząc do wielkiego finału. Największa sensacja, czyli drużyna Wiktorii Lisewo wystąpi we finale Starexliga. Na waszego rywala jeszcze czekamy, no ale myślę, że tak na gorąco musicie być bardzo, bardzo z własnej postawy zadowoleni. Tak, jesteśmy zadowoleni z tego meczu, bo już było 3-0, już myśleliśmy, że będzie ciężko, ale nadal byliśmy w grze jeszcze i zdobyliśmy bramkę na 3-1 i później tak już staraliśmy się kontrolować przebieg wydarzeń. No i myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tego wyniku i zagramy w finale. W 2 meczu wynik 11-9 na waszą korzyść. Pierwszy mecz wygrywacie 9-5. No i dużo osób już mogło się spodziewać, że właśnie drużyna z Lisewa może wystąpić w tym finale. No już tak, to było w sumie tak jakby pierwsza połowa się skończyła, ale jeszcze dzisiaj też był bardzo ważny mecz. No i ale myślę, że odrobiliśmy dobrze tą lekcję i myślę, że zasłużenie gramy w finale. Jesteście takim przykładem drużyny, można powiedzieć, z Kopciuszka do bohatera. Zespół, który grał swoje spotkania w drugiej lidze, udowadnia, że jednak można wygrywać z pierwszoligowcami. Pewnie można, oczywiście. Zawsze trzeba w każdym meczu z zaangażowaniem grać i od pierwszej do ostatniej minuty. Myślę, że to jest klucz do sukcesu i 2 czwórki muszą być wyrównane. Jakie przewidywania na finał? No w finale może być różnie, ale wiadomo, każdy chce wygrać i nikt nie odpuści i zapowiadamy też walkę w finale i może być różnie. Jesteśmy po pierwszym meczu półfinałowym, gdzie drużyna Wiktorii Lisewo okazała się lepsza niż drużyna Trader Hawka. Myślę, że jest to chyba największa sensacja jak do tej pory. No jest to na pewno sensacja. No, któż by przypuszczał, że drugoligowa Wiktoria Lisewo może w ogóle być w tej gali finałowej. Najpierw pokonanie WSD twojej szkoły gry Jones, teraz Trader Hawk Bydgoszcz, no i w finale Rafmix albo Team Helm, no czy sprawią do końca, czy będą szli tym marszem do końca zawodnicy z Lisewa. No na pewno czekam na tego 3 marca, na tą godzinę, no myślę, że dziś koło 20, kiedy rozpocznie się ten mecz finałowy, no i wtedy wszystko się okaże. Drugi półfinał to z kolei próba sił świeckiego Rafmixa i Teamu Helmno, czyli dokładna powtórka z ubiegłego roku. W sobotę kibice mogli obejrzeć pierwszą część ich zmagań, czyli bardzo ostry pojedynek, w którym co chwilę zawodnicy padali na parkiet. Zdaje się jednak, że o wyniku zdecydowały żółte kartki, których aż 3 obrońcom tytułu zaskarbił Wojciech Ernest. Rafmix wykorzystał nadarzające się okazje gry w przewadze i pokonał mistrza 4-1. No Rafmix w tym sezonie tylko 2 remisy z Trader Hawk Bydgoszcz i z WSD twoją szkołą. Patrząc na wczoraj spotkanie pomiędzy tymi dwiema drużynami, no nie jestem do końca przekonany, czy dzisiaj Rafmix będzie miał takie łatwe zadanie, chociaż spoglądałem przed momentem na składy, te składy są dużo bardziej rozbudowane, jest tutaj kilku zawodników doszło i w jednej i w drugiej drużynie, ale wczoraj gdyby nie te 3 żółte kartki dla Wojtka Ernesta, no to ten mecz mógłby się potoczyć kompletnie inaczej. 3 bramki stracone w osłabieniu. To przesądziło, to zadecydowało o losach tego spotkania. Mam nadzieję, że nie 2 meczów, mam nadzieję, że dzisiaj za chwilę zobaczymy po raz kolejny wielkie, wielkie emocje. Tak też było, a więc również w niedzielę emocji nie zabrakło. Chełmianie poirytowani sobotnią porażką zmobilizowali szeregi, by odrobić straty. Choć prób podejmowali sporo, to w pierwszej połowie tylko jedna z nich okazała się skuteczna dzięki świetnej akcji Piotra Kaczkowskiego. Thank you.
Po przerwie Team Hełno podwyższył prowadzenie na 2-0 i zrobiło się bardzo nerwowo, bo już tylko jednego punktu brakowało do dogrywki. Ta sytuacja najwyraźniej jednak zmotywowała drużynę Rafmixa, która zaczęła odrabiać straty. Świecianie byli na tyle skuteczni, że zakończyli mecz wynikiem 4-3, a więc z obu spotkań uzyskali aż 4 bramki przewagi i to oni weszli do wielkiego finału. Podczas gali finałowej, która odbędzie się 3 marca, pojedynek o pierwsze miejsce stoczą Wiktoria Lisewo i Rafnik z Świecie, a o tym, kto stanie na trzecim miejscu podium, rozstrzygnie mecz pomiędzy Trider Hawk Bydgoszcz i Team Hełmno. Już dziś zapraszamy Państwa na halę widowiskowo-sportową, gdzie oprócz dobrego widowiska sportowego planowane są również ciekawe występy.